Opowiadałem, że dobre golono to takie golono, podobnie zresztą jest z żebrem, że dobre golono i dobre żebro to takie żebro i takie golono, z którego jak chycisz mięso i pociągniesz za kość, to mięso na stole zostanie, a kość w ręku mieć będziesz. Zobaczymy, jak to wygląda. Trzeba coś ich zjeść. Do tego oczywiście ognista woda jest skazana, ale można też złotym zimnym gazowanym się potraktować. Mamy tutaj kapustkę zasmażaną. Uwielbiam. Mamy też pieczone ziemniaczki. Pozdrawiam mojego trenera od Fit Diety. Damy radę od poniedziałku, uwierz mi. Pieczony ziemniaczek skazany. No i goloneczka. A jak goloneczka, to i chrzan. A jak i chrzan, to i musztardka. Jak ktoś woli, to i do tego jeszcze jest ketchup. Zobaczymy, jak to jest. Mięso trzymamy. A kość. Proszę. Wyjmujemy. Wszystko odchodzi ładnie od kości. To znaczy, że mięsko jest świetnie przygotowane. No to tu. Pokażcie. O. Proszę bardzo. Znaczy, że mięsko jest soczyste, mięsko jest dobrze przygotowane i mięsko jest sam raz do jedzenia. No, że dzisiaj jest czwarteczek, to sobie pozwoliłem na takie goloneczko przy czwarteczku, bo w poniedziałek, to moi drodzy, ja to na dietę mam iść. Tak mi mój trener powiedział. Zobaczymy, co to z tą dietą będzie. Jedno jest pewne. Delicje muszą być. Właśnie, ktoś z was jada tą skórę? Bo niektórzy skóry nie jadają. Twierdzą, że to nic zdrowego. A mówiąc szczerze, to keto dieta, kochani. Tak jest. Pokażę to. Golono leżakowało w piwie. Prawie 2 doby. To tak chrupie, to właśnie skórka, która została potraktowana glazurą z dodatkiem Jack Danielsa na miodzie. Niektórzy tam jeszcze piwa dodają i miodu. Ja zaś tego miodu nie dodaję, bo miód dodałem już gdzie indziej, wcześniej. Ale tutaj zamiast tego miodu to jest przede wszystkim właśnie Jack Daniels. Jack Daniels, tak jest. Czy ja dobrze powiedziałem? Wróć. Sam marynację robiłem i sam glazurę robiłem. Jack Daniels z miodem przede wszystkim zmieszany. A piwa nie dałem do glazury, tylko 2 dni w piwie trzymałem. Smaczek jest nieziemski, muszę wam przyznać. Mięsko jest na tyle soczyste, że podczas gryzienia ono się przykleja jak ząb do zęba, widzicie? Dobry chrzanik to taki chrzanik, który jak zagryzasz z gorąką, powoduje, że kwicołki ci się dosłownie świecą. Kapustka zasmażana. No i goloneczka. Miód malina w połączeniu ze złotym gazowanym. Jedno jest pewne. Taką tylną golonę jak zjesz, to wiesz, żeś pojadł. Bo nie ma nic gorszego jak głodny chłop, bo jak chłop jest głodny, to jest zły. Każdy powie. I rację przyzna. No rewelacja, słuchajcie. Koniecznie musicie skosztować, bo oczywiście nie każdemu golono podchodzi, bo są tacy, którzy nie jedzą. Twierdzą, że jedynym elementem, jakim ze świni się nie je, to właśnie golono dla niektórych. Ja też uważam, że golono
To jeden z lepszych kawałków mięska. Perfekt. To jest to, o czym właśnie mówię i mówiłem, że golono dobre to takie, że jak chwytasz za kości, to kość zabierasz do ręki, mięsa na nim nie ma, a mięso na talerzu zostaje. To jest wtedy golono. Ja uwielbiam tą skórkę, słuchajcie. W środku mięsko jest bardzo soczyste jest. I czuć tą goryczkę ze słodyczą, tak przestrzeloną, bo wyczuwalna jest ten posmak tego piwka. Jednak wiadomo, to nie jest piwko. Już, bo podparowało, tak? Czyli się zredukowało. Ja nie wiem, jak ludzie mówią, mogą mówić, że taka skórka to nie do jedzenia. To delicja. Rewelacja. No rewelacja. Jedno jest pewne, jak takie golono zjesz, czy to u nas, czy gdzieś tam w świecie, to zasiadając później ze znajomymi do stołu, wiesz, że pijąc wodę ognistą, czy złote zimne gazowane, nie ma bata, żebyś pierwszy poległ. Bo jest solidny podkład, jest ten tłuszczyk, jest to mięsko. No jak to mówią, pełny brzuszek, łakomczuszek, nie? Rewelacja. Uwielbiam skórkę, tym bardziej, że na niej jest wyczuwalne to drzewo dębowe, które pozostawia nam aromat whisky. Zobaczcie, ja tylko je chytam, a ono samo odchodzi. To znaczy, że jest odpowiednio długo duszone, a następnie dobrze wypieczone. Długo duszone, bo powinno odleżeć 8 godzin, 6 godzin w temperaturze 80 stopni i ono powinno sobie delikatnie pyrkać w tym piwku, w tych warzywach grillowanych, w tym czosnku, w tej cebulce. I tak w sobotę można zacząć, nie? Godzina 15. Jesteś na Łagiewnickiej 103 w Chorzowie. Zamawiasz golono. Siadasz, zjadasz je ze smakiem. O godzinie 18 na scenie pojawiają się muzycy. O 19 balety, o 20 woda ognista i o 3 nad ranem nic ci nie ma, dalej dęsisz. Niech się wam darzy, dużo radości. Cześć.